mamy 6, rzucę to przy trzcinkach. Sześć gał, a resztę na później. Pierwsze koty za płoty i po zanęceniu, taki nieduży amurek skusił się na zestaw, czyli idź po kogoś dorosłego, a ja zarzucam drugą z wętek, bo szybko było branie po zanęceniu. Siema, tu Pyzana, kolejny wypadzie na rybki, nie inaczej, więc dlatego zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film Oto w moim wykonaniu. Na tą chwilę jest godzina 4:51, 11 lipiec 2022 i oto w ten lipcowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tej wody, czyli woda stowarzyszenia, nie inaczej, i nakręcimy jakiś materiał. Rzeka odpada, wypad do lasu za grzybami też odpada, tak aby nie umoknąć na pierwszym zbiorze, więc dlatego film oto z tego miejsca. Zaraz się okopę, parasol rozłożę i zaczynamy dzisiejsze zmagania, czyli od razu po zanęceniu miejscówki gałami blisko brzegu skusił się nieduży amurek, a teraz zobaczymy co, bo jedzie. Jest i drugi miłośnik kulek. No i tak to mniej więcej wygląda, czyli drugi ładny. Czekamy na większego. Baja. Więc drodzy Państwo, po krótkim wstępie czas zacząć najnowszy film. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno! Jest, drodzy Państwo, i trzeci miłośnik kulek proteinowych. Coraz większe te amurki. No ale jak na razie po zanęceniu kukurydzą same amurki, czyli 3 sztuki. Czekam na jakiegoś karpia. Więc wędkujemy dalej. I mamy 3 rybki. 3 amury. Więc mamy pierwszego karpika. Nieduży po tych amurkach. Ale cieszy, cieszy. Ładny, nieduży karpik. Idź po kogoś dorosłego. Byku. Idź, idź. Płyń i przyjdź z kimś dorosłym. Jest i pierwszy jesiotr, ale maluszek, więc zwrócimy mu wolność. Baja! Płyń po kogoś dorosłego, taką metróweczkę, nie inaczej. No i mamy na tą chwilę kilka rybek. A dopiero godzina jest, drodzy Państwo, za 6:02. No i cieszy, cieszy, że po zanęceniu od razu przy samym brzegu skusiły się rybki, więc poczekamy jeszcze trochę, jak ustaną brania. Znów podejdę cichutko, zrobię kilka kul i zanęcę zanętę, czyli pyza bajc z kukurydzą, konopią oraz rzepikiem. Poślę blisko brzegu. I zobaczymy. I dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej. I jest w pytkę. Nie inaczej, drodzy Państwo, w pytkę. Kawusia i jest pięknie, po prostu w pytę. Więc drodzy widzowie, pijemy kawkę. Wasze zdrowie. I jest w pytkę. Jest kolejny jesiotr. Ale maluszek, maluszek, więc
Więc drodzy Państwo, zwrócimy mu wolność. Baja! Taki piękny 70. Taki klusio, 70 cm. Jeszcze go zważym, ale jest piękny. Piękny karpik. Sześć kilo. Szóstka. Szósteczka. Taki klocuz. 70 cm, 6 kilo. Baja grubasku. Do następnego. Baja. Dzięki Ci za walkę. Kulka. 15 i taka ładna płotka z 27, może 28 cm na kulkę 15 i tak to mniej więcej wygląda, czyli taka ładna płoć. Słoneczko ładnie wyszło, cieplutko jest jak na razie, ale dzisiaj zapowiadają 18 stopni w dzień i opady deszczu większość dnia, ale na tą chwilę ładnie słonko świeci, grzeje, jest cieplutko. No i zobaczymy, co nam przyniesie dalsza część dzisiejszego dnia. Wędkujemy i czekamy na kolejne branie i jakąś fajną rybkę. Taki karpiszonek wraca. Baja, baja. No i czekamy na te większe. Więc taki maluszek. Deszcz pada, więc szybko zwracamy mu wolność, bo pada, pada delikatnie, ale zaraz będzie większy. I taki. Więc szybko i do wody. Baja. Więc pada sobie deszczyk, a my czekamy na kolejną rybkę, kolejne branie. I jest bajecznie. Nie inaczej, drodzy widzowie. Bajecznie. I taki nieduży czarny partyzant, jak to się mówi. No ale ryba to ryba. Znów nie pada, pada, znów nie pada, pada. I taką mamy pogodę. Pada, nie pada. Ale pogoda barowa, jak to się mówi. No ale ja pogody nie wybieram na ryby. Jadę, kiedy mam wolne. I akurat tak mniej więcej to wygląda. Więc drodzy Państwo, nie ma co narzekać, ryby jakoś skubią, a my wędkujemy dalej. Jest pięknie! No nie wąsko. Nie wąsko. Czyli siwy dym, czarne chmury. I jeszcze grzmi na dodatek. Nie wąsko. Nie wąsko, ale siedzimy dalej i wędkujemy. Czy to deszcz, czy słoneczna spiekota, nic mnie nie rusza, nic, 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 nic. I taki rozpogodziło się, drodzy Państwo, i taki nieduży karpik. No ale najważniejsze, że nie pada. Widzicie, jak to jest, czy to deszcz, czy słoneczna spiekota. I tak to jest na rybach. No i taki pełnołuski. Baja.
I znów idą, drodzy Państwo, chmury. I znów będzie padało. Kolejny pełnołuski. Więc wracamy mu wolność. Baja. A chmurki jak idą, tak idą. Najpierw powoli. Ciemno się zrobiło. I tak mówię, czy to deszcz, czy słoneczna spiekota. Ale nie wybieram wolnego na ryby, tylko jadę na ryby wtedy, kiedy mam wolne. I już się rozpogodziło, drodzy Państwo, widzicie, jaka pogoda jest zmienna. Więc złowimy dalej i zobaczymy teraz po tej burzy, po deszczu, co i jak. I taki ładny karpiszon wraca. Wracaj. Więc, drodzy Państwo, rozpogodziło się. Ja pomału będę kończył, bo idzie spora chmura, a nie chcę składać się w trakcie deszczu i zasuwać w czasie deszczu, więc wykorzystam ten moment i pomału będę kończył ten dzisiejszy nierówny pojedynek. Brało tak, widzieliście to na moim filmie z rana. 3 amurki, w sumie 10 karpi, 2 jesiotry małe, no i leszczy. Leszczy około 8-9, ale niedużych leszczyków, takich do 30 cm, kilka płotek, tego nie filmowałem. Przeważnie interesowały mnie te grubsze rybki, no i karpiki, amurki i 2 jesiotry. I drodzy Państwo, leciał tak, pokazałem to na filmie, czas jechać na Kielce. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, że wciąż jesteście ze mną, dobre i złe. I następny wypad prawdopodobnie już będzie z lasu. Dla kolegów, koleżanek, którzy lubią moje leśne wypady, będzie już wypad z lasu za borowikami. A jak będzie, zobaczymy sami. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim. Marka, jedziemy na Kielce. Cześć!